Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże Słowo, skierowane do nas z głębi Jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. No, śmiem twierdzić, że duża część Kościoła w dzisiejszych czasach nie wie, czym jest namaszczenie i go nie rozpoznaje. Dla wielu namaszczenie to wrażenia artystyczno-wizualne, jakich doświadczają podczas nabożeństwa w otoczeniu migających świateł, głośnej muzyki czy sztucznego dymu, który wydobywa się spod sceny. No i chociaż Kościół opisany w księgach Nowego Testamentu żadnej z tych rzeczy nie posiadał, bo nawet nie posiadał, nie miał elektryczności, to nie można mu odmówić posiadania realnego Bożego namaszczenia. Ponieważ namaszczenie to nie coś, namaszczenie to ktoś. To nikt inny jak Duch Święty we własnej osobie, który zamieszkał w tobie i namaścił cię, kiedy zostałeś nim napełniony. I kiedy namaszczenie, Duch Święty przejawia się, wtedy grzeszni pokutują i są zbawiani. Chorzy są uzdrawiani, związani są uwalniani, a przygnębieni na duchu są podnoszeni, są odnawiani. No, więc jesteś nim namaszczony 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Biblia mówi, że otrzymałeś namaszczenie od Świętego i ono pozostaje w tobie. Gdzie Duch Pański, tam wolność. Gdzie namaszczenie, tam wolność, a On jest w tobie. Więc gdzie ty jesteś, tam jest wolność. Więc nieś tą wolność grzesznym, chorym, związanym, ciemiężonym, biednym, bo jesteś namaszczony. I chcę, byś o tym pamiętał w tym tygodniu.